Witam Was serdecznie w kolejnej części kursu. Tym razem opowiemy sobie o trójkątach podobnych, cechach podobieństwa trójkątów i jak wykorzystywać własności podobieństwa. Na początku powiedzmy sobie, co to w ogóle są trójkąty podobne. Narysujmy jakiś dowolny trójkąt i oznaczmy sobie może jego kąty standardowo literkami alfa, beta oraz gamma. Powiemy, że inny trójkąt jest podobny do tego trójkąta, jeżeli będzie jego mniejszą bądź większą kopią. Czyli można powiedzieć, że jest identyczny jak ten trójkąt, tylko zmniejszony proporcjonalnie. Czyli na pewno będzie miał zachowane kąty alfa, beta oraz gamma, a każdy z boków będzie zmniejszony tyle samo razy. Czyli powiedzmy, jeżeli tutaj mieliśmy boki długości 4, 6 oraz 5, a zmniejszaliśmy ten trójkąt dwa razy, czyli można powiedzieć, boki mnożymy tutaj przez jedną drugą, no to otrzymamy odpowiednio tutaj zamiast 4 to 2, ten poziomy, podstawa naszego trójkąta zamiast 6 to 3, a tu zamiast 5 2,5. Czyli zmniejszyliśmy ten trójkąt dwa razy i otrzymaliśmy trójkąt podobny. Żeby właśnie poznać, czy dane dwa trójkąty są podobne, to możemy skorzystać z trzech cech podobieństwa trójkątów. Taka najprostsza i najczęściej stosowana to jest cecha kąt, kąt, kąt. Jeżeli trzy kąty w jednym i w drugim trójkącie są identyczne, no to mówimy, że trójkąty są podobne. Czyli tu zapisalibyśmy cechę tak, kąt, kąt, kąt. W skrócie tak możemy się umawiać, że taki zapis będziemy stosowali, gdy będziemy mówili o tej cesze podobieństwa trójkątów. Gdybyśmy chcieli skorzystać z cechy podobieństwa bok, 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 no to wtedy musielibyśmy zapisać, że stosunki odpowiednich boków zawsze są równe. Czyli jeżeli nazwalibyśmy ten pierwszy trójkąt, wierzchołki tego trójkąta literkami ABC, a drugiego trójkąta na przykład MNP, no to możemy zapisać, że z cechy podobieństwa bok, bok, bok wynika, że podstawa pierwszego trójkąta w stosunku do podstawy drugiego trójkąta, czyli odcinek AB podzielić na odcinek PM, jest taki sam jak stosunek tych boków, czyli bok BC, BC podzielić na długość odcinka MN, MN i jeszcze tak samo stosunek tych boków, bok AC w dużym trójkącie podzielić na bok PN w mniejszym trójkącie. No i my wiemy, że w każdym z tych trzech przypadków ten stosunek jest równy 2, no i tę liczbę nazywamy skalą podobieństwa w tą stronę, czyli przez taką liczbę należy pomnożyć każdy bok tego trójkąta, aby otrzymać ten trójkąt. W tą stronę mamy skalę podobieństwa 2, no a w tą oczywiście 1 druga. To są liczby odwrotne. Przy zapisywaniu takich stosunków, jak tutaj zapisaliśmy z tej cechy bok, 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 warto wcześniej zapisać podobieństwo trójkątów. Napisalibyśmy to w taki sposób, że trójkąt ABC jest podobny, to jest symbol podobieństwa, do trójkąta. Tu musimy wypisać literki wierzchołki w takiej samej kolejności, jak wypisaliśmy w pierwszym trójkącie. Tutaj mieliśmy ABC, czyli najpierw wierzchołek przy kącie alfa, potem beta, na końcu gamma, więc tu musimy wziąć tak samo. Najpierw P, potem M, na końcu N, czyli mamy podobieństwo do trójkąta PMN. Zauważcie, że gdy tak poprawnie zapiszemy podobieństwo dwóch trójkątów, to wówczas te stosunki możemy zapisać po prostu patrząc na ten napis, już zapominając o rysunkach. Jeżeli przykładowo chcemy zapisać stosunek boku AB do odpowiedniego boku w trójkącie PM, no to bierzemy dwie pierwsze literki z naszego podobieństwa i dwie pierwsze literki z drugiego trójkąta, który jest podobny, czyli zapisujemy AB do PM i taki stosunek jest równy. Tutaj mieliśmy BC, do czego? W pierwszym trójkącie BC to dwie ostatnie literki, więc z tego drugiego trójkąta też bierzemy dwie ostatnie literki, czyli do odcinka MN, tak samo jak zapisaliśmy tutaj na podstawie rysunku.
Czyli jeżeli łatwiej by było Wam patrzeć na zapisy podobieństwa, to jeżeli zapiszecie podobieństwo trójkątów w dobrej kolejności wierzchołków, w takiej samej w przypadku pierwszego trójkąta, jak i drugiego, to potem już nie patrząc na rysunki, można pisać stosunki odpowiednich dwóch literek z jednego trójkąta i z drugiego trójkąta i będą nam tu wychodziły dobre zapisy. Także to jest pewne ułatwienie. Jeżeli dobrze się zapisze podobieństwo, to potem można te proporcje pisać bardzo łatwo. Omówiliśmy sobie już dwie cechy podobieństwa trójkątów. Cechę kąt, 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 cechę bok, bok, bok. Ale jest jeszcze jedna, trzecia cecha podobieństwa trójkątów, po której możemy poznawać, że dane dwa trójkąty są podobne, mianowicie cecha bok, kąt, bok. W tej cesze chodzi o to, że bierzemy dwa sąsiednie boki jednego trójkąta i kąt pomiędzy tymi bokami i te same dwa sąsiednie boki drugiego trójkąta i kąt pomiędzy nimi. No i jeżeli stosunki odpowiednich boków są takie same, czyli 4 do 2 i 6 do 3 to jest to samo i kąt pomiędzy tymi bokami jest taki sam w obu trójkątach, no to wówczas dane dwa trójkąty są podobne. Czyli formalnie zapisalibyśmy tą cechę podobieństwa dla tych dwóch trójkątów w taki sposób, że na przykład bok A C w stosunku do tego boku, tego drugiego trójkąta, czyli do boku PN, jest taki sam jak stosunek tych podstaw, czyli w dużym trójkącie AB, a w małym PM. No i rzeczywiście widzimy, że w obu przypadkach 4 do 2 i 6 do 3 to jest 2, to jest nasza skala podobieństwa i dodatkowo musielibyśmy jeszcze napisać, że kąt CAB, kąt CAB w tym dużym trójkącie, a dokładnie mówiąc jego miara, jest taka sama jak miara tego kąta w mniejszym trójkącie, czyli kąt NPM, jego miara i rzeczywiście w obu przypadkach to jest nasza alfa. Jeżeli stosunki się zgadzają, kąty się zgadzają, to z tej cechy bok, kąt, bok dane dwa trójkąty są podobne. Bardzo ważna jest ta skala podobieństwa, o której tutaj sobie powiedzieliśmy. Ją często oznacza się literką K. K jest równe 2 w tym przypadku, oczywiście w zależności od tego, w którą stronę patrzymy. Jeżeli w tą, to 2, jeżeli w tą, to 1/2. Tak jak sobie powiedzieliśmy, w zależności od kierunku patrzenia. Załóżmy zatem, że bierzemy sobie ten trójkąt jako podobny do tego, czyli każdy bok tego trójkąta trzeba pomnożyć przez 2, żeby otrzymać boki tego trójkąta. W takiej sytuacji możemy również obliczać pola jednego trójkąta, mając pole drugiego trójkąta. Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy obliczyć pole trójkąta A, B, C, a znalibyśmy pole trójkąta P, M, N, to moglibyśmy napisać, że to pole to się równa skala podobieństwa do kwadratu razy pole trójkąta P, M, N. To jest taka bardzo ważna własność podobieństwa figur, podobieństwa trójkątów, że pola są podobne w skali K kwadrat, jeżeli boki są podobne w skali K. No wynika to z tego, że jeżeli mamy skalę podobieństwa K, to zarówno boki są podobne w takiej skali, jak i wysokości są podobne w takiej skali. Czyli jeżeli tu mielibyśmy wysokość, powiedzmy H1, tu mielibyśmy wysokość H2, no to wysokość H1 jest 2 razy większa od wysokości H2, czyli H1 to się równa nasza skala podobieństwa K, czyli 2 razy H2. Tak samo podstawy, ta jest 2 razy większa od tej, czyli moglibyśmy napisać, że podstawa AB to się równa 2 razy podstawa PM. No i gdybyśmy chcieli policzyć pole trójkąta A, B, C, no to napisalibyśmy, że to jest 1/2 razy podstawa AB razy jeszcze wysokość H1. No i pod to AB moglibyśmy podstawić 2 razy PM. To ja już napiszę zamiast tej dwójki, ponieważ wiemy, że to jest nasza skala podobieństwa K. Tak samo tutaj ta dwójka to jest nasza skala podobieństwa K. To ja napiszę 1/2 razy i pod AB wstawię K razy PM, K razy PM i jeszcze razy H1 i zamiast H1 K
k razy h2. K razy h2 to się równa, napiszę teraz tak, 1/2 razy i napiszę najpierw pm, mnożenie jest przemienne, więc mogę zamienić kolejność, razy h2 i jeszcze razy k, czyli razy k kwadrat. To, co sobie zapisaliśmy tutaj, to jest oczywiście pole naszego mniejszego trójkąta. 1/2 razy podstawa razy wysokość, czyli to jest pole trójkąta PMN i jeszcze razy k kwadrat. Stąd się bierze ta własność, o której tu sobie tak szybko w skrócie powiedzieliśmy. Gdybyśmy chcieli ją udowodnić, to właśnie w taki sposób to się robi. Stąd się to bierze. Krótko mówiąc, warto zapamiętać, że jeżeli dwa trójkąty, dwie jakiekolwiek figury są podobne w skali k, to ich pola są podobne w skali k kwadrat. Znając jedno pole, drugie możemy obliczyć mnożąc pole pierwszego trójkąta przez skalę podobieństwa podniesioną do kwadratu. Czyli w tym naszym konkretnym przypadku pole trójkąta ABC jest 4 razy większe od pola trójkąta PMN, ponieważ k było równe 2. 2 do kwadratu to jest 4. Omówiliśmy sobie już w zasadzie wszystko, co najważniejsze odnośnie podobieństwa trójkątów. Wszystkie cechy podobieństwa, podobieństwo pól, no w zasadzie wszystko, co jest nam potrzebne na maturze, aby sobie poradzić w zadaniach, w których występują trójkąty podobne. Dlatego zerknijmy teraz do tablic. Spójrzmy, gdzie mamy właśnie informacje o podobieństwie. W dziale 10 planimetria na stronie 6. Na początku mamy cechy przystawania trójkątów. Trójkąty przystające to są trójkąty podobne w skali k równej 1, czyli po prostu to są dwa identyczne trójkąty. To są trójkąty przystające, natomiast ta ogólniejsza sytuacja to są trójkąty podobne, czyli po prostu jest jeden większą kopią bądź mniejszą drugiego. No i tutaj mamy te cechy podobieństwa bok, 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 kąt, bok i 3 razy kąt. Czyli gdybyście zapomnieli, to zawsze w tablicach maturalnych możecie to znaleźć. Wróćmy sobie teraz do naszej tablicy, no i spróbujmy sobie zrobić jakiś konkretny przykład. Może pokażę Wam taką sytuację, w której występują trójkąty podobne, którą się spotyka dosyć często w różnych zadaniach, mianowicie sytuacja z trójkątem prostokątnym. Narysujmy sobie trójkąt prostokątny, tu będzie kąt prosty i poprowadźmy sobie wysokość z kąta prostego. Wysokość pada pod kątem prostym, podpiszmy sobie nasze wierzchołki A, B, C, może ten spodek wysokości podpiszmy literką D, no i załóżmy, że znamy jedną przyprostokątną, niech ta przyprostokątna ma długość 5, no i ta wysokość jeszcze niech ma długość 4. No i polecenie jest takie, żeby obliczyć wszystkie boki tego trójkąta, bądź pole cokolwiek. Krótko mówiąc, sprowadza się to do policzenia boków. Jak my to możemy zrobić? Możemy skorzystać właśnie z podobieństwa trójkątów. Ten trójkącik, który mamy tutaj, to jest trójkąt prostokątny, więc na pewno z twierdzenia Pitagorasa możemy szybko policzyć długość tego boku. No to policzmy to. Długość boku CD podniesiona do kwadratu plus kwadrat drugiej przyprostokątnej to się równa kwadrat przeciwprostokątnej, czyli wychodzi na to, że CD kwadrat to się równa 25 minus 16, czyli 9, czyli CD to się równa 3. Rozwiązanie ujemne minus 3 tego równania kwadratowego pomijamy, no bo odcinek musi mieć długość dodatnią. Czyli gdy wiemy już, że tu jest 3, to teraz możemy zabrać się za pozostałe odcinki AB oraz BD, właśnie korzystając z podobieństwa. Jakie mamy tu trójkąty podobne? Podpiszmy sobie może ten kącik, na przykład literką alfa, a ten kącik literką beta. To są dwa kąty ostre naszego dużego trójkąta prostokątnego. Skoro w tym trójkącie prostokątnym mamy kąt beta i kąt prosty, to ten kącik w tym miejscu to będzie kąt alfa. Tak samo ten kącik w tym miejscu to będzie kąt beta. Alfa, beta i 90 stopni. Wszystkie trzy kąty sumują się do 180 stopni. Czyli mamy tutaj trzy trójkąty podobne. Wypiszmy sobie najpierw ten trójkąt, którego wszystkie trzy boki znamy, czyli trójkąt ADC. Na przykład wypiszę w takiej kolejności.
ADC jest podobny do trójkąta. No i może teraz wypiszmy sobie ten większy trójkąt. Musimy wypisać wierzchołki w takiej samej kolejności jak w tym mniejszym. ADC, czyli alfa, kąt prosty beta. Czyli tutaj znowu alfa, kąt prosty beta, czyli B, D i na końcu wierzchołek przy becie, czyli wierzchołek A. Gdy już mamy dobrze zapisane podobieństwo, to możemy spojrzeć na to, które boki tego małego trójkąta mamy. Mamy wszystkie, to weźmy sobie na przykład stosunek przy prostokątnych, czyli AD do DC. Napiszę na razie na literkach. AD do DC ma się tak jak w tym trójkącie. Już możemy patrzeć teraz tylko na literki. Pierwsze dwie AD to tu pierwsze dwie BD do DC dwie ostatnie, czyli tutaj też dwie ostatnie DA. No i teraz podstawiamy to, co wiemy. AD do DC, AD do DC to 4 do 3. 4 do 3 równa się BD, tego nie znamy, to zostawiamy. BD do DA, DA jest równe 4. No i mnożymy to równanie stronami przez 4 i otrzymujemy, że BD jest równe 4 razy 4 trzecie, czyli 16 trzecich. No i z takiego oto podobieństwa wyliczyliśmy sobie długość tego boku. Mamy tutaj 16 trzecich, no i teraz pozostaje nam do wyliczenia jeszcze ten bok. Tu moglibyśmy już sobie poradzić z Pitagorasa, bo znamy długości dwóch boków tego dużego trójkąta prostokątnego. No ale w ramach treningu zastosujmy podobieństwo trójkątów. Możemy teraz sobie wziąć na przykład stosunek tego boku do tego w tym trójkącie, czyli napisalibyśmy sobie tak. AD do AB w dużym trójkącie. AD do AB to jest duży trójkąt. I teraz weźmy stosunek odpowiednich boków w tym mniejszym. W tym celu po prostu patrzymy na literki. AD to były dwie ostatnie stąd, więc tu bierzemy też dwie ostatnie, czyli DC. I jeszcze mieliśmy AB, czyli dwie skrajne AB. No to tutaj CA podzielić na CA. No i podstawiamy to, co wiemy. AD znamy, czyli 4. AB nie znamy, czyli zostawiamy. DC znamy, jest równe 3. I CA znamy, jest równe 5. Czyli stąd wyliczamy na przykład mnożąc na krzyż. 3AB to się równa 4 razy 5, czyli 20. Czyli wychodzi na to, że AB jest równe 20 na 3, czyli 20 trzecich. No i w taki oto sposób, wykorzystując zaledwie to jedno podobieństwo, wyliczyliśmy długości brakujących odcinków. Mamy wszystkie boki naszego dużego trójkąta. Oczywiście moglibyśmy skorzystać tutaj też z innego podobieństwa. Napiszmy sobie, że te dwa trójkąty są jeszcze podobne do trzeciego, tego dużego trójkąta. W jakiej kolejności tu wypisywaliśmy? ADC, ADC, czyli alfa, kąt prosty, beta, więc dla dużego robimy tak samo. Alfa, kąt prosty, beta, czyli zaczynamy od wierzchołka B przy kącie alfa, potem dla kąta prostego mamy wierzchołek A, czyli potem A i na końcu wierzchołek przy kącie beta, czyli C. Również moglibyśmy skorzystać z jakiegoś podobieństwa między tymi dwoma trójkątami albo tymi dwoma. Mamy tutaj pełną dowolność. Ja akurat wykorzystałem tylko to jedno podobieństwo, ale gdybyście chcieli, to możecie również wykorzystać to podobieństwo albo to takie między tymi dwoma trójkątami. Możecie nawet poćwiczyć nad tym konkretnym przykładzie. Zapisywanie tych stosunków z tych innych podobieństw, żeby nabrać wprawy, zobaczyć, czy wyjdą Wam te same wyniki, poćwiczyć, ponieważ takie sytuacje dosyć często się zdarzają na maturze, na różnych klasówkach z trójkątów, z podobieństwa, z innych figur, które też często możemy dzielić na trójkąty. To jest bardzo przydatna wiedza, warto mieć w tym sporą wprawę, żeby to bez problemu i szybko stosować. Na sam koniec przyjrzyjmy się jeszcze dwóm sytuacjom. Tu nie będziemy już praktycznie nic liczyli, ale chciałbym zwrócić uwagę na coś, co już teoretycznie na maturze się teraz nie pojawia, a jest mocno związane z podobieństwem trójkątów, mianowicie twierdzenie Thalesa. Z samego twierdzenia Thalesa znać nie musimy.
Ono mówi nam, że jeżeli mamy dany jakiś kąt przecięty dwiema prostymi równoległymi, no to wówczas mamy tutaj równość stosunków odpowiednich odcinków. Powiedzmy, że tu będziemy mieli odcinek x od tego punktu do tego, tutaj y od tego do tego. Powiedzmy, że to będzie a, to będzie b. O, te odcinki. No i oczywiście ten trójkąt i ten trójkąt to są trójkąty podobne. Mają ten kąt wspólny. Powiedzmy, tu jest alfa, załóżmy, że tu będzie beta, a tutaj gamma. No i tak samo tu mamy beta. Jeżeli jakaś prosta jest przecięta prostymi równoległymi, to te kąty są takie same. No i tak samo tu. Jak tu gamma, to również tutaj gamma. No i z cechy podobieństwa trójkątów, kąt, 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 ten trójkąt i ten trójkąt są podobne. Czyli moglibyśmy zapisać odpowiednie stosunki. Ten bok do tego w małym trójkącie, czyli x do a, to się równa jak ten bok do tego w dużym, czyli x plus y, to jest długość tego dłuższego boku, podzielić na ten bok, czyli na b. No i to jest właśnie twierdzenie Thalesa. Nie musimy go znać pod taką nazwą. To jest w zasadzie praktycznie to samo, co podobieństwo trójkątów. Znając podobieństwo trójkątów, możemy stosować to twierdzenie. Co więcej, czasami po prostu z podobieństwa trójkątów zapisujemy to, co moglibyśmy również zapisać z twierdzenia Thalesa. Podobieństwo trójkątów nam daje dużo więcej niż samo twierdzenie Thalesa. Czyli jak znamy podobieństwo trójkątów i umiemy stosować, to równocześnie znamy to twierdzenie. Jeżeli byśmy znali na przykład w tym przykładzie długość tego boku, tego i tego, no to moglibyśmy wyliczyć y. Napisalibyśmy sobie takie równanie, mielibyśmy jedną niewiadomą y, rozwiązalibyśmy i by nam wyszła liczba, długość tego odcinka. Jeszcze na sam koniec chciałbym pokazać jeszcze jeden przykład, jeszcze jedną sytuację, z którą możemy się spotkać. W poprzedniej części kursu była mowa o okręgach stycznych. No to narysujmy sobie dwa okręgi styczne zewnętrznie, zaznaczmy ich środki, może połączmy te środki i nawet przedłużymy sobie ten odcinek w prostą. No i teraz jeszcze narysuję styczne do tych dwóch okręgów. One tutaj przetną się z tą naszą prostą w jednym punkcie. Zaznaczmy sobie punkty styczności. Możemy do tych punktów styczności narysować promienie. Tutaj mamy kąt prosty, tu również mamy kąt prosty. Ten kąt jest wspólny dla tego trójkąta i dla tego. I w związku z tym te kąty również mają równą miarę. Trochę mały ten rysunek zrobiłem, ale mam nadzieję, że widzicie, że ten trójkąt i ten duży trójkąt są podobne. Czyli gdyby się pojawiło takie zadanie ze stycznymi, z okręgami stycznymi zewnętrznie, no to już mamy tą wiedzę z poprzedniej części kursu, że tu mamy kąty proste, że mamy równości pewnych odcinków, to już umiemy stosować w praktyce. No i dodatkowo możemy w takich sytuacjach zauważyć te trójkąty podobne. Gdybyśmy mieli długości tu jakichś odcinków i mieli wyliczyć pozostałe odcinki, na przykład któryś promień, albo jakąś odległość między punktami styczności, no to właśnie tutaj z podobieństwa trójkątów, pisząc odpowiednie proporcje, tak jak tutaj pokazaliśmy sobie w twierdzeniu Thalesa, albo w poprzednich przykładach, możemy wyliczyć brakujące odcinki. Czyli w takim ujęciu to również jest przydatne. No i wiele, wiele innych sytuacji. Jak wiecie, w geometrii można tworzyć bardzo wiele różnych rysunków, w których się pojawiają różne własności. No i żeby nabrać wprawy w rozwiązywaniu właśnie najróżniejszych zadań, spotkać się z różnymi sytuacjami, no to powinniście przerobić jak najwięcej zadanek tego typu. Do tej części kursu przygotowałem również zbiorek z zadankami. Tam znajdziecie różne sytuacje, możecie potrenować podobieństwo trójkątów w różnych sytuacjach. Także polecam Wam potrenować, poćwiczyć na tych zadankach. Również na innych zadankach z arkuszy, z materiałów CKE. Mnóstwo jest tych materiałów, gdzie możecie poćwiczyć różne zadania z geometrii. Także polecam Wam to gorąco zrobić, no bo im więcej wprawy, tym lepiej. Także w tym nagraniu z mojej strony to byłoby na tyle. Życzę Wam owocnej nauki, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.